Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darkmyth Wukong, Blackmyth Wukong. Na start zawalczymy sobie z tym oto tutaj przeciwnikiem. Kurde, prawie. Który jest, jak mówię, wspomniałem podczas poprzedniego odcinka, bossem w tej lokacji. Jednym z wielu. A to jest boss dość specyficzny. To jest boss, który w praktyce cały czas tego tak stoi, go trzeba tylko nawalać. Tylko no właśnie, no. Wyjdź. Spokojnie! Ej, co jest? Czemu mi było ataku? Halo? Dobra, mogę sam ich wywołać? Nie, czyli sam, czyli się powiedzmy obudzą dopiero, gdy trzeba dostawić w nich damage'a. A propos. No i nice! Bardzo ładnie. No i dobra. Matka kamieni jest całe? Chyba jest. Gdy los się splata, przypadek gra rolę, lecz nieszczęście zostawia serce puste bez kontroli. Nie ocenię bohatera tylko po umiejętności, lecz po szczęściu, które w życiu gości. Co my to zgarnęliśmy? Esencja kamienia. Scalony zlepek błękitnego żwiru uzyskanego z roztrzaskanych szczątków matki kamieni. Speciona esencja yin i yang, tkana przez wieczność, pozostaje nieprzerwana. Ciekawe. O, kolejna łopetyna. Z oczami. Już chyba wiem, gdzie mogę to zanieść, mianowicie do tej górki kamyczków tam, gdzie jest napisane, że 6 części czegoś potrzebuje. Ponieważ chodzi o te oczy Buddy. Bo to już jest któraś część, któreś takie oko z kolei. Aż zobaczę. Czy to będzie? Składniki nie, ważne przedmioty. 3. Mam 3, potrzebuję jeszcze 3. No, tylko w sumie pytanie, gdzie ja mogę ich konkretnie znaleźć? Wróć, gdzie ja mogę je konkretnie znaleźć? Bo tego akurat nie wiem. A poniekąd liczyłem, że będzie tutaj gdzieś dalej jakieś, kurde, większe, dalsze przejście za tym bossem, no ale się, no niestety, troszkę rozczarowałem. Jego brakiem. Tu też pusto. Tutaj się ogólnie cofam. No, jak pójdę tam, to już dotrę tam, gdzie byłem. Dobra. To zobaczymy w takim razie przy kapliczce. Dobra. No i zobaczmy teraz drugą stronę. Może coś tu gdzieś pominąłem. No, come on, czemu boli czemu ten cios? Aha, typ jest odsłonięty, a cały czas liczył uderzenia na tarczę? Z jakiej racji? Zobaczmy. Tu nie, tam nie mam co iść, bo tam był tylko ten. Tam był tylko ten sekret, który cały ogarnęliśmy sobie w poprzednim odcinku.
Tam szliśmy do Longa. No, tu idziemy do bossa. I właśnie tutaj jest ta kupka kamieni, przy której mogę te oczy pewnie wsadzić. Zobaczmy, czy mogę już teraz część wsadzić, czy muszę tylko, czy mogę tylko 6 na raz. Nie, musi być 6 albo nic. Dobra. Czy tam dalej mogą być te oczy? Dobre pytanie. Tak, tak, tak. Wiem, że to jest kamienny strażnik, pamiętam. Pamiętam niestety, jak prawie go zajebałem, ale gra postawiła mi nabić w ryj. Dobra, olejmy go. Zobaczmy, co jest tutaj ta... Dalej jest kapliczka, ale widzę, dopóki trwa walka, to jestem zablokowany. No, ej! XD? Dobra, tu tunął, że mogę to rozbijać. Dlaczego ja kurwa kręci teraz kosturem? Ona jest akurat kończą kombinację z Nintendo Major. Jak ci zaraz gitnę! Właśnie, powinien bardziej atakować filarze, niestety. Dobra, czekaj. Dobra, mogę wejść, bo chcę zobaczyć właśnie, jak było te... Bo mam w sumie co? No właśnie, mam tylko ulepszenie, że ten filar dłużej stoi. I że może mogę użyć tykwy. I tak dalej, a tu jest atak. Nie wiem, po podczas kombinacji właśnie używam tego. Używam silnego ciosu. Czyli to samo, co ma postawa uderzenia. No ej, no zrobiłem unik przecież! Dobra. Flaszka. Spróbuj teraz... Jeszcze nie, teraz muszę podać koncentrację. No, przecież... Okej. Sam atak był, no ale jak zrobić kurde to, że... Bo tam widziałem na tej... Po prezentacji widać, że on się kilka razy kręci. Jak to zrobić akurat? Gdzie jest? Serio? Stój! Pięknie, poszedł. Dobra. Trochę szkoda, że nie dało się za pierwszy razem go tak wykonać, no ale trudno. O! 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 Proszę! Co ja widzę? Srogość kamienia, czyli przedmiot, który potrzebuje w aż dwóch miejscach znaleźć. Znaczy wróć, znaleźć, w dwóch miejscach użyć. Kamienny strażnik. Kamień tworzy kości góry mocne i prawdziwe. Esencja ziemi ceniona za to, co może wnieść. Na grzbiecie nosi wiele wieże skał sięgające nieba, wysokie w postawie i majestatyczne w swej sile. To zjebałem podczas tego odczytywania, no ale dobra. Trudno się mówi. A to jest zgarnięta łapetyna. To... A kurde, Jesus! W
drugą stronę poszedłem, a nie tam, gdzie faktycznie chciałem. Tam mamy kolejną kapliczkę. Więc najpierw ją sobie zgarniemy. No i właśnie ciekawi mnie, czy tutaj dalej też są gdzieś te oczy. Bo jeśli wszystkie są tam gdzieś wcześniej do znalezienia, no to moje pytanie brzmi, gdzie? O, coś do wytworzenia. Maska ochrony wiatrowej. Jedwabi przędza. Wykonanie doskonałych uników zamiast znaczną ilość dodatkowej koncentracji. I doskonałe uniki nieznacznie skracają czas odnowienia wszystkich zaklęć. Okej. Okay. Pancerz ochrony wiatrowej z paszczą bestii. No dobra, to jest lepsze, no bo nie mam po prostu innego pancerza. Na klacie. Krwasze ochrony wiatrowej. I nagolenniki ochrony wiatrowej. O, unikalny efekt. Wykonanie trzech doskonałych uników, jeden po drugim, w krótkim czasie przywraca umiarkowaną ilość many. Ja pierdolę, ale dobre! Ale dobre! Naprawdę dobry efekt. Tylko, że no niestety, no jak często daje mi się zrobić trzy idealne uniki, trzy perfekcyjne uniki, czy tam doskonałe, jeden po sobie w krótkim odstępie czasowym. Bardzo rzadko. Dobra, wytwórzmy to oczywiście, tylko najpierw potrzebuję sprzedać trochę złota. Czekaj, sprzedaj. To tego na razie jeszcze nie sprzedaję, bo jestem ciekaw, czy to jest tylko, bo nie wiem, czy to jest tylko na sprzedaż. Bo jest powiedziane w opisie tego przedmiotu, że może uda się to wymienić na coś cennego. Dlatego cały czas się i mam od tego, żeby to na coś wymienić, nie? Czekaj, wytworzenie, pancerz. I co mogę, to stworzę. Dobra, może zacznijmy od klaty, bo klaty akurat nie mam lepszej, a to się może przydać, mieć lepsze. Tak, to chcę założyć. O, chociaż kto wie, może akurat uda się wszystko stworzyć. Tak patrzę. No, powinno chyba wystarczyć mi tej woli. Tego nie chcę zakładać. No, a spokojnie. Kurde, to trochę kusi. Po przyjęciu leka znaczna ilość koncentracji. I teraz właśnie, wykonanie doskonałych uników zapewnia więcej koncentracji. Czy po przyjęciu lekarz przyzna jego koncentrację? Pancerz troszkę słabszy, ale szczerze, chyba to wezmę jednak. A, no tak. Mogę wybrać olenie tej opcji. Nie podróż, odpoczynek, bo jeszcze tutaj mamy do zwiedzenia. Cokolwiek się tu znajduje. Dobra, do odznaczenia. Nóżki do podmiany. Dobra. I coś jeszcze w ekwipunku. Ta srogość kamienia. Tajemniczy przedmiot znaleziony przy ciele kamiennego strażnika ma dziwny kształt i może posłużyć do odblokowania pewnego mechanizmu. Gdybym potrzebował jedynie klucza, nie prosiłbym o twoją obecność tutaj. Okej. Okay. Zobaczmy. Dobra, jakieś przejście tutaj jest. To taki cwany. Gleba cwaniaku. Gleba. Nigdzie się nie wybierasz. Ładnie. Ej! Nie! Nie! O! Dobra, czekaj, czekaj. Czekaj, no. Tylko się łyknij jeszcze raz flachę. I się ustaw dobrze, bo mogą to zabrać, mogą to zabrać. O, no, no. Uff! Jezu, już spanikowałem. Znaczy, wiadomo, i tak bym tego szczura mógł sobie zgarnąć, odpoczywając przy tym. Przy kapliczce. O, ładnie, miejsce medytacji jeszcze tutaj jest. No, ale jednak lepiej było zgarnąć to od razu.
Dlaczego ta pelerynka tak przenika przez te rzeczy? Oj, druga iskierka. Ładnie. Zobaczmy tego ducha. Brzmi postać szczura gubernatora. Wyskocz w powietrze z kosturem i ciskaj piorunami z jego końcówki, by atakować wrogów i zadawać obrażenia od grzmotu. Miarkowanie zwiększa obrażenia od grzmotu. Okej, okay, no pewnie to jest to samo, co on zrobił przed chwilą. Dokładnie. Średni koszt 3, czyli w teorii dałoby się to bardzo szybko ładować w trakcie walki, no ale też wiadomo, jak to wygląda. Jeśli wróg jest mega odporny na ataki piorunami, no to wtedy posiadanie tego ducha, no jest... Znaczy, używanie tego ducha jest co najmniej głupie. Dobra. Czekajcie, ja chciałem wziąć coś innego? Czy po prostu zapomniałem wydać ten jeden punkt? Nie, jest okej, jest okej, dobra. Czyli zapomniałem go wydać. Więc bierzemy błogosławieństwo wichury. I ubijającą wichurę. Czyli po wykonaniu wymiatającej, czyli tej kombinacji silnym atakiem. Ale no patrzcie, jak on tutaj atakuje tyle razy? Jak to zrobić? Ja to robię, to on tylko raz to zastosuje. Mam przytrzymać potem ciężki atak w trakcie tego, czy co? No ale dobra. Jak potem to wykonam, to potem kolejny ciężki atak. Ale dobra, ale widzę, potrzebuję minimum 2 punkty koncentracji, jeśli chcę zużyć w całości. Znaczy, jeśli chcę całe to combo wykonać. Bo muszę jeden punkt zużyć na to, żeby się tak zakręcić, a drugi punkt, żeby ten... O, ładnie. A drugi punkt, żeby właśnie tak komuś dupnąć. Zwiększa maksymalną manę, lubię to. Dobra, mamy tutaj jakieś przejście. Zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. W sensie bardziej interesuje mnie, to jest po prostu powrót na miejsce, które już znam. Czy może dojdziemy tutaj gdzieś w jakieś miejsce nowe. O ile dojdę w sumie gdziekolwiek. Kurde, nie wiem, czy powinienem tam zaskakiwać. No i co? A nie, dobra, bo tak się za bardzo przybliżałem do tego tornada. Myślałem, i co, bosik? Ale nie, na szczęście nie, dobra. Na szczęście to jest właśnie normalne dojście dalej. Czy dojście, przejście dalej. Tutaj. Pachnące kredne frytu. Uuu, skrzyneczka! Lubię to. No, przejdziesz? Nie bardzo. Tu? Przejdź. Chyba 3 ciosy jest po. Ej! Wracaj mi tam! No nie! Jak to przez kamienie, no kurwa! Ja pierdolę, ale się czuję skamowany teraz! Dobra, mamy kapliczkę jakąś. O! Witamy pana Grajka. Easy. O kurde, czy to jest to, co myślę? Czy to jest ta zdolność, o której myślę? Włos wielu? This befits you grandly. Aye, luckily I've kept it close for its rightful owner. Jest! Włos wielu! Włosy wydmuchiwane na wietrze tworzą kopie, które będą pomagać ci w walce.
Proszę bardzo, ostatnie. Zaklęcie. Jeetan, zaraz oszustwo. Zwykła pomoc w walce. Dobra, i tak będę się teleportował, więc będę i tak dostanę ponownie te. Ale zobaczmy, jak to wyglądają upgrade'y. 15 punktów mogę tu maksymalnie wydać. I zobaczmy. Długi kosmyk. Każdy poziom umiarkowanie wydłuża czas aktywności kopii. Umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane przez kopię w pobliżu. Po każdym skutecznym lekkim ataku kopii zapewnia umiarkowaną ilość koncentracji. Ej, to jest fajne. Umiarkowanie zwiększa maksymalne zdrowie kopii. Po użyciu włosa trafieniem w przeciwników umiarkowanie wydłuża żywotność kopii. Kumuluje się do 10 razy. Pomnożenie. Każdy poziom zapewnia dodatkową kopię kosztem znaczącej ilości many. Po użyciu kolejnego zaklęcia, po zaklęciu włos z wielu, nieznacznie zwiększa obrażenia zadawane przez kopię. O kurde. Jezu, ale na bosie tak to skombić. Użyć włosu z wielu, po czym zatrzymać kogoś. Masakra. I wola. W odpowiednich momentach kopie mogą użyć zdolności unieruchomienie krąg ognia i mocny głaz. Krąg co? Co to jest krąg ognia? Co to jest krąg ognia? What? What? Co to jest krąg ognia? Halo? Halo, halo? Halo, ty, co? Jakie relikwie? A, relikwie to jest to. Okej. Okay. A, czyli mogę to jednak stegować! Tylko muszę zrobić to w tym. Przy kaplicy. No ale nie, no ja chcę tą koncentrację większą przy atakach lekkim... tym, lekkim nomen omen atakiem mieć, no bo to jest lepsze. To Sokole Oko też jest nawet okej, okay, no ale to jest bardziej pod build. W sensie, wiecie, jak macie build, który... w którym pomoże wam ta zdolność wykorzystać właśnie tego, no to... wtedy ma to sens. A patrzcie, wróciłem do tej formacji żółtego wiatru! Ciekawe. O, Platona walczących głazów, to jest to. Dobra, czyli jeśli chcę zgarnąć tę skrzynkę, to muszę albo... wyskoczyć i walnąć tego szczura, albo najlepiej w ogóle nie zaskakiwać. Na piasek. Zobaczmy więc. Czy za drugim podejściem uda się co nieco więcej zebrać. Tylko to muszę najpierw iść tutaj. No bo nie powiem, jestem ciekawy, co się kryje w tej skrzyni. A nuż jakieś fajne rzeczy. O, idealnie. Okej. Dobra. Teraz właśnie. Tutaj, żeby przejść, to najlepiej byłoby... O, w sumie właśnie, najlepiej byłoby przejść tutaj od tyłu. Bo mi nic nie grozi. Dobra, to muszę otworzyć od strony, w której on stoi. Ale w sumie dobra, przecież ja przecież otwieram jestem nietykalny, więc... Otwieramy. W środku. Krew żelaznego byka i trochę złota. Okej. Okay. Dupy nie urywa zawartość, ale nie jest też tego. Jezu, no nie wierzę, że nie mam go w zasięgu, no come on! Dobra, idźmy dalej w takim razie. O, tam ogniki, to się odnowi za chwilę sobie flaszkę. Tutaj co? Tej strogości używamy.
Okej, mam tylko nadzieję, że to nie jest przedmiot jednorazowy, no bo jeśli tak, no to trochę zjebałem właśnie w tym momencie. Ale raczej wątpię. Że tu jest co najmniej kilka takich opcji do otworzenia. Oho, dobra, nie. Tędy nie idziemy. To jest na bank do wejścia do bossa. Praktycznie schodzę pod tego. Pod tornado bym tam wszedł, więc nie. Nie idziemy tam. Mogę natomiast odnowić sobie flaszkę. Zobaczymy, co się od tej strony kryje. Okej, okay, nowy Yaogwai. Kapitan Łasica. Gwai o sercu niesfornym uznał się za mądrego, lecz Micha praktyki miał za coś przykrego. Na żółtej grani wielkie osamotnienie. Ich historię zakończyło rozdzielenie. Co nam jeszcze się odblokowało? W postaciach. A, bezgłowy mnich. Okej. Sanxian, Sanxian, żal i gniew nieopisany, pokonany i poniżony przez śmiałego towarzysza oddany. Zdezorientowany widziałem dobroć nienawiścią odpłaconą, piaski zasłaniają prawdę, wiatr mój los przypieczętowaną. Chyba wiatrem mój los przypieczętowano powinno być. Okej, okay, tutaj co? Kolejny pachnący kwiatny frytu. Spoczy. A, pierwszy! Kurde, ale widać, że ten kostur longa jest chyba za OP na nich. Jak ja tego teraz zwanshotowałem praktycznie. Trzy ataki i on leży. Stand one, nie irytuj mnie, nie zeskakuj z tego. Mam. No i serio, cała to tarcza musiała. Cała tarcza musiała to. Musiała tarcza wszystko tu przyjąć. O, o to mi chodziło. Powiem, trochę szkoda. Policzyłem na coś więcej. O, dobra, to chyba wiem, gdzie jest. Tu oczywiście nie wskoczę, ale to jest na bank ta brama od strony tych, co nie? Tak jest. Dobra. To się otworzy kiedy indziej. Na razie zobaczmy, co się kryje dalej. Te flaszki tak na wszelki. No i lecimy. Czyli tak, tutaj mamy rozwidlenie. W lewo do bossa. A w prawo. Taoista z makabrycznymi oczami. Okej. Okay. Dobra, on zatruwa. I to tą krwią. Dobra, czyli... Dobrze, że sobie uzupełniłem te. A jak ci idnąłem, skubańcu. Dobra, dawaj mi wymiarna. Zobacz na tego. Cyk. Nie? Stój. A dawaj, włos z wielu. Let's go. O, taki cwany! Oho.
No hej, come on! Chciałem go tak hitnąć z tego. Nie udało się. Daoista z makabrycznymi oczami. Dziwny człowiek z garbem na plecach i laską w krwistej barwie tkwi. Skacze i kroczy z dziwną mocą. 100 oczu w nocy blaskiem lśni. Okej. O, ładniej, to ten potężniejszy duch tutaj zostanie. Został po nim. To manę chyba nie przewracało, nie? Nie. Po nim zostawał na pewno... Znaczy zostało. On dał mi na pewno, co wiem, to że on mi dawał... Takie duchy dają mi maksimum tego. Maksimum flaszki. O, umiarkowanie zwiększa maksymalną manę, kiedy się go używa. Wściekła krew. Brzmi postać daoisty z makabrycznymi oczami, który dzierży kostur z nabitą na niego ropuchą o świecących na czerwono oczach. Pozostań w zasięgu blasku, a twój atak będzie wzmocniony. Kostur po chwili znika sam. Okej. Okay. Jak to wygląda? Aha, dobra, czyli po prostu stawiam sobie taki punkcik, który mnie buffuje. Okej, okay, spoko. Więcej ataku mi daje 10 punktów. Wiadomo, upiór jest lepszy, jeśli chodzi o obronę. On jest lepszy, jeśli chodzi no, po prostu o aplikowanie trucizny. No i dawanie mi zwiększonej odporności. Ale to jest to, kurde. Kogo by tu chciał dalej ulepszać, nie? A na przykład ten wilk ziemi, sama ta postać, sam ten atak mi się średnio podoba, ale przyznanie jej koncentracji i potrafieniu jest naprawdę spoko. Ale kurde, szczerze, ten daoista to niezły wybór. Nawet bym go sobie zamienił zamiast tego, zamiast Guangmuo. Tylko się go teraz jeszcze ulepszyć co nieco. Tylko też pytanie w sumie, czy ja jestem w stanie go ulepszyć. Nice! Kolejne pnącze. Lubię to. Chodź, mordeczko. Super. A to jest które pnącze tak w ogóle, które ja posiadam? Jedna sztuka. A potrzebuję dwóch, żeby... Trzeba upgrade'y sobie jeszcze raz moją tyklę. Tak więc no na razie. Niewiele z tym zrobię. No tu się domyślałem, że to jest przeciwnik. Ej, co?! Ej, wy se chyba żarty teraz stroicie. Ja mu hitnąłem i go literalnie widać było na animacji, że go trafiłem zanim on wyskoczył i trafił mnie. Ale to jego damage policzył się pierwszy. No sorry bardzo, ale kogoś chyba pokurwiło w tym temacie. Jak już tak jestem, to chociaż zobaczmy upgrade'y. Czytaj te... tego ducha. Dobra, najpierw 1500. Okej, no krwi mam wystarczająco, żeby go ulepszyć na ten drugi i czwarty level. Drugi i trzeci znaczy się, bo od chyba... na trzeci i czwarty, bo dopiero od czwartego już wykorzystuję węzeł nicości. Więc potrzebuję tylko i wyłącznie więcej woli. Czy ja mam... Znaczy no mam coś na sprzedaż. Mam te... Mam te złoto. Dobra, na jeden upgrade jeszcze wystarczy. Więc ulepszmy skubańca. No i teraz 6000 i będę mógł i będę miał go na tym samym levelu, co mam Guangmu. Oraz zbłąkanego upiora. A właśnie, co potrzebuję do tych pozostałych? Tych słabszych? No, na razie wolę, ale pytanie, co potrzebuję dalej? Bo na przykład do tego potrzebuję tylko i wyłącznie kijanek, zakładam. Ale na przykład do tych zwykłych? Do tych zwykłych też potrzebuję? Potem węzła nicości, czy też tego? Czy tej krwi żelaznego byka? Co z tego wylazłem? Nie wiem. No,
Tak szczerą, mam szczerą nadzieję, że jednak nie będę potrzebował tamtego właśnie. Ale zobaczymy. Czy sobie mogłem się cofnąć do tego drugiego ogniska w ogóle w tej lokacji, tej kapliczki przy tym bossie? I tam kurde otworzyć przejście, no ale dobra. Trudno się mówi. Nadrobię później. O ile w ogóle. Dobra. Tu był przeciwnik. Teraz wyłaź stąd. Mamy coś do obgadania. Okej, okay. Ogólnie się udało. Dobra, wyklikam proszę na wszelki wypadek. Pytanie, czy ja miałem tutaj po co wracać? W sensie, czy jest tutaj dalsze przejście, czy to jest... Dobra, zaliczyłem drobną ścinę. No, ale na szczęście... Przynajmniej się przekonałem przed ściną, że nie ma tam niczego więcej do zrobienia. Więc cofnijmy się do świątyni Tygrysa. No i zobaczmy, co takiego kryje się... obok miejsca, gdzie mogę użyć tej srogości kamienia. Która, jak wspomniałem, mam nadzieję, że nie jest przedmiotem jednorazowym, no ale... Skoro jest to chyba przedmiot kluczowy wręcz do odblokowania sobie przejścia do bossa, no to raczej wątpię, że jest to jednorazówka. No i właśnie, tutaj mamy to do odblokowania. Bo tu też potrzebowaliśmy tej srogości kamienia. Okej, okay, tak, na spokojnie. Nie jest to jednorazówka. Chyba wystarczyło, że jakby Wukong albo nasz ten przeznaczony zobaczył i on teraz takie kopie tego tworzy po prostu. Powiedzcie mi, jak długo to musiało być pod tą krwistą wodą? Czy co ja gada? Po prostu pod krwią! To nie jest krwista woda, to nie jest woda zabarwiona krwią, to jest po prostu krew. Jak długo to wszystko musiało być w tej krwi, że to jest całe praktycznie umazane nią? Ja wiem, że krew ciężko zmyć i ona się klei praktycznie do wszystkiego. Ale still. Musiało bardzo długo być pod krwią. Czy pod, czy wy... Niech to powiedzieć, czy to było pod krwią, czy wykrył. Bieraj łapska. Okej. Okay. Start mamy co? Tabletka frytowego lotosu zwiększa maksymalne zdrowie. Tabletka zwiększa. Trochę szkoda, że te tapsy nie, jak powiększają pasek, to jednocześnie nie regenerują zdrowia. Byłoby to naprawdę fajne, no ale z drugiej strony to nie jest God of War, bo w God of Warze może tak się wycwanić, że jak się ma mało zdrowia, ale zbierze się 3 rzeczy, no dobra, w God of War 3 to są 3 rzeczy, czyli 3 oczy Gorgony się zbierze, no to wtedy jak się ma mało zdrowia, to za darmo dostajecie regen zdrowia. Dobra, ej, kurwa! KURWA! Ja pierdolę, skąd się ich tu tyle kurwa wzięło? Może walczę z jednym, nagle walczę kurwa z 3. W sumie czemu by nie? YOLO. Was jest więcej, to mnie też będzie więcej. Można? No spierdalaj, kurwa!
Powiedzmy, że wyrównaliśmy szansę. Hit! I dziękuję. Golnę sobie. No i zabieram, na co zasłużyłem. Sierżant Vivera. Co to jest, kurwa, Vivera? No fucking idea. Zobaczmy. Przyjmij postać sierżanta Vivery, żongluj dwoma ostrzami i ciśnij je w klatkę piersiową wroga. Gdy zostanie trafiony, wróg będzie cierpiał katusze z powodu przebitego serca. Nieznacznie zwiększa wskaźnik ataku i plus 5 punktów. A nie, to jest do... A nie, mam plus... Do... Ten, co ja mam teraz, daje mi 10 do many! A nie do ataku. Dobra. Okej, okay, to good to know. Zobacz, jak to wygląda. Aha, rzut ostrzami bumerangowymi, powiedzmy. O, ładnie! Wszystkie ogłaj! Znalezione, odkryte w tym rozdziale. A tutaj niestety nieprzetłumaczone, więc... No. Jak już się przekonaliście, mój skill w tłumaczeniu tego nie jest za dobry, więc... nice, proszę. Więc może lepiej... Może lepiej tego nie będę tykał. Kolejne rdzenie ogłaj. O, cykał. Jest! Dobra, to 3 razy sztuka. Na szczęście. Co my tu mamy? O! A proszę, tutaj nie było tapsa. To jest dodatek do napoju. Zobaczmy, jaki konkretnie. Relikwia Tygrysa. Przez krótki czas po użyciu umiarkowanie zwiększa szanse na krytyka. Nie. Jakoś mega nie potrzebuję. A co jest tutaj? It's you again. Dzień dobry. You've bested the Yaogwai. Stwórz lekarstwo. May Lord Lao illuminate your path, brave one. I can never repay you for saving my life. Oh, here, a token of my gratitude. Ładnie, rdzeń umysłu tak normalnie, za free. Dekok długowieczności. Na prawej wystrzępionej stronicy zapisano recepturę na dekok długowieczności. Po użyciu znacznie zwiększa maksymalne zdrowie. Okej, okay, weźmy to. Sprzedawać, no to wiadomo, mogę normalnie wszystkie te skarby i tak dalej. Ale to mnie interesuje. Okej, okay, tutaj mam wszystko to, co jakby sam mogę sobie stworzyć. Ktoś dla śmiertelników. To jeszcze 3. Ja na to nie zrobię, bo nie mam tej perły drzewa. Ale drzewnej perły znaczy się, ale dalej nie wiem jak to zdobywać. Ani tego nie mogę kupić, ani nic takiego. Ale co to są niebiańskie lekarstwa? Nice. Zwiększa zdrowie, manę, wytrzymałość, obronę, tempo regeneracji wytrzymałości i odporność na mróz, poparzenie, truciznę i grzmot. Dobra, co mnie ile kosztuje? Okej, okay, widzę, że te wszystkie takie pasywki, znaczy pasywki, to jest w sumie też pasywne, ale w sensie od tego, no od obrony w dół kosztuje po 1,
Wytrzymałości ma na 2, zdrowie za 3. Czy ja chcę jeszcze bardziej zwiększać sobie zdrowie? Szczerze? Chyba nie. Chyba nie. Na razie nie potrzebuję. Aczkolwiek wytrzymałość i manę chętnie bym sobie zwiększył. Więc dobra, mogę zrobić maksymalnie 7 za 2. Ale kurde, tempo regeneracji wytrzymałości też bym sobie zwiększył. Dobra, zrobię sobie tego 6. Okej, no i wtedy będziemy mieli bardzo ładnie po... From yin and yang, five elements emerge. Each po 4 na jedno i drugie. It's unique creation. Each form embodies a universe. Dzięki bardzo. Regeneracja wytrzymałości plus 18 punktów. Okej, i teraz tak. Teraz manę i... Wytrzymałość jeszcze zwiększyć. Tutaj... A no tak, bo nie mam boli. Oj, przerabianie niebieskich lekarstw? A, okej, mogę sobie w każdej chwili mogę sobie zwrócić wszystkie te... odporności. Spoko. Dobra. YOLO. Sprzedaję. Trochę na YOLO właśnie. Self-refinement is the way to make golden pills. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no, ale brave one? Przekonamy się. Dobra, to poproszę dwa razy zwiększenie many. Seek from within to ascend. Seek from without to craft pills. Come to me anytime if you need more pills. Ja mam pytanie, to jest jakiś specyficzny piec, czy on po prostu wrzuca te rdzenie do ognia, podgrzewa i YOLO, niech sobie działa. Mama tam się nieznacznie zwiększyła, ale... Ważne, że zwiększyła. No i... A wondrous marvel of the universe. Dobra. No, ładnie to idzie. Rdzeń umysłu. Właśnie rdzenia ogłaja, bo tego mam strasznie dużo. Ale sam rdzeń umysłu też da się farmić, wiem. Z wrogów. No, aczkolwiek... Trochę to trwa, bo to wypada ze specyficznych wrogów i no, z racji, że jest to przedmiot fioletowy, czyli epicki, to bardzo rzadko. Dobra. A w sumie powinno mi się chyba teraz stać po tym sprzedaży tego posążka. No, lepszy mi tego ducha. Jest tutaj. A nie, minimalnie mi brakuje. No dobra, to już tam sobie dofarmię te 6000 woli. No i pójdziemy sobie potem. Myślę tam niżej, czyli już chyba zakończymy tak naprawdę drugi rozdział. No bo ja zakładam, że jak wejdziemy w tornado, a jak tak patrzę, no to tutaj idziemy w bardzo podobnym kierunku. Jak zresztą widać. No dokładnie. Stamtąd szliśmy od... Tam jest ta brama, którą bym otworzył, no a tutaj po prostu od drugiej strony tutaj zjadę. Ale i tak on jest skończy jednym a tym samym, czyli walką z tym... Ja ogłaszam tego wiatru. Gdzie będę mógł przynajmniej przetestować wreszcie tego. Ten talizman. Czy tam to naczynie, no ale... Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj się jeszcze tylko cofnę do... Nie do doliny, tylko... Tak, do doliny, no bo tutaj właśnie mamy te... Jedno do otwarcia. No ale przy okazji mam też trochę wrogów, na których mogę sobie sfarmić wolę. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Black Myth Wukong. Cześć!